Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106.2 FM. Warszawa pamięta. W klinie, ale Jerozolimskiej ciężkie walki. Powstańcy trwają na pozycjach zdobytego dworca pocztowego, ale Niemcy obsadzają okoliczne budynki. W rejonie placu Starynkiewicza do ataku przystępują oddziały Rona. Po ciężkich bojach nieprzyjaciel zmusza oddziały zgrupowania Chrobry 2 do wycofania się z budynku dyrekcji wodociągów i kanalizacji, a także domu turystycznego, gmachu wojskowego, Instytutu Geograficznego i Starostwa Powiatowego. Chrobry 2 utrzymuje północną stronę Alei Jerozolimskich z domem kolejowym i dworcem pocztowym. Dom kolejowy trwa do dziś jako świadectwo. Ostrzelany, poobijany, a dworca nie ma. Ciężkie walki też w rejonie Ogrodu Krasińskich. Kwatera Komendy Głównej Armii Krajowej musi przenieść się z ostrzeliwanej szkoły przy ulicy Barokowej 6 – Dogmachu gmachu ówczesnego Ministerstwa Sprawiedliwości przy ulicy Długiej 7, obecnie Archiwum Główne Akty Dawnych. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza Powstania Warszawskiego. Ogród Krasińskich i jego okolice. Tak blisko dawnego getta, już w tym czasie nieistniejącego. Choć daleki jestem od porównywania powstanie w getcie i powstanie warszawskie to jednak według mnie inne rzeczywistości, więc staram się ich nie porównywać. Uważam, że zbyt wiele oba wydarzenia różni. To jednak miasto jako substancja właśnie w tym rejonie doświadczyło tej pożogi podwójnie w 1943 i 1944 roku. Jak pana zdaniem mimo wszystko, mimo wszystko, o to zapytam. Te dwa zrywy się naświetlają i czy w 1944 roku pamięć o tym, co się działo, nieco ponad rok wcześniej była. To pytanie jest pytaniem stosunkowo kontrowersyjnym. Może paradoksalnie, ale jednak tak. Dlaczego? Przede wszystkim należy to zwrócić uwagę na różnicę w rozpoznawalności obu zrywów na polu pamięci historycznej świata zachodniego, czy szerzej ujmując, cywilizacji judeochrześcijańskiej. Powstanie w Getcie to fakt powszechnie znany, natomiast powstanie warszawskie bywa mylone z powstaniem w Getcie zarówno z racji niewiedzy, jak i szeroko pojętej polityki historycznej. Mimo że skala obu zrywów była nieporównywalna, i to Powstanie warszawskie było właśnie największym zrywem w okupowanej Europie. Naturalnie. Powstanie w Getcie było natomiast zrywem typowo godnościowym, bez najmniejszych szans na powodzenie, wspieranym przez Armię Krajową, głównie ze względów etyczno-moralnych. Powstanie warszawskie stanowiło element wojennej układanki geopolitycznej i jako taki do dziś stanowi wyrzut sumienia zachodnich elit. Mówimy wszakże o masowej skali oporu w stolicy sojuszniczego państwa, o walkach, które po pierwszych czterech dniach zakończyły się opanowaniem, według różnych szacunków, od 66 do 75% terenów objętych bezpośrednimi działaniami. Oczekiwanych ówcześnie zrzutów jednak nie było w związku ze stalinowskim szantażem, a opanowany teren z dnia na dzień zaczął się zmniejszać, pętla zaczynała się zaciskać. Jeszcze kilka lat temu wspominanie o powstaniu w roku 1944 uważano za politycznie niepoprawne w odniesieniu do pamięci zrywu zapoczątkowanego 19 kwietnia 1943 roku. Profesor Witold Kierzun wspominał rozmowę ze znajomym rektorem jednego z uniwersytetów holenderskich. Witek, u nas na uniwersytecie nie było zajęć w czasie wojny i reprezentacji presjonowano Żydów, a u nas nie było uniwersytetu. Bardzo dziękuję. Pamiętamy o panu profesorze Kierżunie. Ja tylko dodam od siebie, że pamiętam obchody rocznicy Powstania Warszawskiego z 2004 roku, organizowane wtedy przez prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Niezależnie od tego, jaki ma się stosunek do powstania i jak ocenia się rozkaz do podjęcia walki, Pamięć jest ważna, będziemy o tym rozmawiać w kolejnych dniach. Pamięć jest ważna, konieczna, to część naszej narodowej tożsamości. I wtedy, właśnie w 2004 roku, mam takie wrażenie, wtedy miałem silne przekonanie, że po raz pierwszy być może ta pamięć wybrzmiewa z taką pełną mocą, dociera szeroko, rozprzestrzenia się. Te obrazki z przejmujących uroczystości na placu powstańców Warszawy zobaczył, mam nadzieję, cały świat. Na pewno wyszły one poza granice Warszawy, poza granice Rzeczypospolitej. I być może wtedy po raz pierwszy wielu usłyszało o zrywie Warszawy z sierpnia 1944 roku i dowiedziało się, że było i powstanie w getcie, i to wielkie powstanie warszawskie w 1944 właśnie. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.